Dzień dobry Państwu. Marcin Wojtalik, Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Jestem jedną z osób, które zajmują się szerzeniem świadomości na temat pomagania, ale też na temat szerszych relacji pomiędzy globalną północą i globalnym południem. Nasze webinarium zapisujemy, więc będzie ono dostępne na naszym kanale na YouTubie. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyli na nasze webinarium. Tytuł sformułowaliśmy dość przewrotnie, zanim wpłacisz na biedne dzieci w Afryce. No właśnie, pytanie jest, co my chcemy robić dzisiejszego wieczora? Czy chcemy osłabić w nas wiarę w pomaganie innym ludziom, czy też, i to właśnie postuluję, zachęcać do pogłębionej refleksji i zwiększania wiedzy na temat uwarunkowań pomagania ludziom, na przykład w Afryce, czy w ogóle w krajach globalnego południa. Używam tego pojęcia globalne południe jako ekwiwalent takich pojęć jak kraje rozwijające się, czy trzeci świat. Wydaje nam się w IGO, w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności, że jest to lepsze określenie, dlatego będę go używał przez dalszą część naszego webinarium. A więc zanim wpłacisz na biedne dzieci w Afryce, co trzeba wiedzieć, żeby sensownie pomagać, żeby nasze dobre intencje, chęć ulżenia innym ludziom w cierpieniu, nasza empatia w stosunku do ludzi, o których sądzimy, że żyją w bardzo ciężkich warunkach i z którymi utożsamiamy się, będąc ludźmi, co zrobić, żeby ta pomoc była sensowna. I oczywiście odpowiedź taka na krótko, na najkrótsza, jaką mogę udzielić, no to taka, żeby trochę więcej albo jak najwięcej dowiedzieć się na temat okoliczności pomagania. I nie mówię tylko o tej organizacji, za pośrednictwem której chcą Państwo udzielić swojej pomocy, wpłacić jej na konto na przykład, ale też w ogóle o tym, jakie znaczenie ma pomoc dla ludzi najuboższych w krajach globalnego południa. Dlatego też to dzisiejsze webinarium, ponieważ na święta przychodzi nam często do głowy, że trzeba być ludźmi solidarnymi z innymi, z tymi, którym się gorzej powodzi, a więc co zrobić, żeby ten nasz potencjał, nasze dobre chęci skanalizować w sposób dobry, sensowny, korzystny i przemyślany. Przechodzimy. Powiem jeszcze, że to nasze webinarium, tak jak i szereg innych naszych działań, współfinansowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej, a także ze środków Unii Europejskiej, że te poglądy, które tutaj wygłaszam, są poglądami moimi, naszymi, Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, a nie naszych grantodawców. I chcę też powiedzieć, że robimy to w ramach szerszej kampanii, której tytuł po angielsku to Citizens for Financial Justice. Po polsku można by to przetłumaczyć jako Obywatele na rzecz sprawiedliwości finansowej. Jest to kilkadziesiąt organizacji, głównie europejskich, zarówno małych, takich jak Instytut Globalnej Odpowiedzialności, jak i całkiem dużych międzynarodowych organizacji, którym akurat w tej kampanii przewodzi organizacja Christian Aid, międzynarodowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii. A więc robimy to w szerszej koalicji organizacji no, podobnie myślących do nas. I robimy to też, chcę przypomnieć, w kontekście 10. rocznicy kryzysu finansowego, którą obchodziliśmy 15 września, kiedy to przynajmniej w Europie Zachodniej zapadło kilka bardzo trudnych lat dla
większości społeczeństw, w niektórych krajach nawet dla przytłaczającej większości społeczeństw. My w Polsce dość obronną ręką wyszliśmy z tego kryzysu, ale kryzys był odczuwalny nie tylko w Europie, ale też w wielu krajach globalnego południa. I to słowo kryzys też będzie się pojawiało również w kontekście pomagania. Staramy się, zadając takie pytanie, co zrobić, zanim pomożesz, wpłacisz na dzieci w Afryce, też takim pytaniem zachęcać do szerszej refleksji, na przykład, czy pieniądze mogą sprawiedliwie rządzić światem, czy to, że przyznajemy, że pieniądze mają bardzo ważne znaczenie w podejmowaniu decyzji, nawet w krajach demokratycznych, to czy to oznacza, że niemożliwa jest sprawiedliwość, niemożliwe są bardziej sprawiedliwe relacje między biednymi a bogatymi, między globalną północą a globalnym południem, czy niemożliwe też jest zmniejszenie nierówności? I my odpowiadamy, są różne pozytywne rozwiązania, natomiast trzeba przede wszystkim zająć się problemami, bo dopiero jak rozumiemy, na czym problemy polegają, no to możemy wybrać adekwatne rozwiązania. I kiedy będziemy mówili o ludziach najuboższych, to chcę też przypomnieć, że żebyśmy starali się dowiedzieć coś o nich więcej, żebyśmy nie operowali na stereotypach, na przykład taki, który ja bardzo często słyszę, że ludzie biedni przyjmą każdą pomoc. No nie, nie jest tak, że przyjmą każdą pomoc. Musieliby być skrajnie zdesperowani, ale jeśli mają swoją godność, to niektórych form pomocy nie przyniosą, nie przyjmą i mają do tego prawo. Dlaczego? No dlatego, że są ludźmi z poczuciem godności, z własnymi ambicjami, z własnymi dążeniami, z własnym systemem wartości, czasem takim jak my, czasem innym, a więc są po prostu autonomicznymi ludźmi, a nie tylko przedmiotami pomocy. Żeby o tym pamiętać, to zachęcam Państwa do zapoznawania się z rzeczywistością krajów globalnego południa i oczywiście nie chodzi wyłącznie o to, żeby samemu jeździć na różne kontynenty, ale chociażby za pośrednictwem internetu. I tutaj Państwu prezentuję taki projekt Billa Gatesa, który nazywa się Dollar Street. Jak się wpisze w wyszukiwarce Dollar Street, to bardzo łatwo się znajdzie. Stronę internetową, na której przedstawione jest ponad 250 rodzin oraz różnych przedmiotów codziennego użytku, których używają, pomieszczeń, w których mieszkają, w których odpoczywają, w których pracują, okolicy ich domów, tak żeby poznać ludzi tak, jak żyją. I od najbiedniejszych, tutaj najbiedniejsze mamy rodzinę, która ma dochody $27 miesięcznie, akurat z Burundi, po najbogatszych, którzy miesięcznie mają ileś tysięcy dolarów. Ponad 250 rodzin z całego świata można poznać, jak żyją, jakie jest ich prawdziwe życie, tym bardziej, że znajdują tam się cytaty. Mówię to po to, żebyśmy właśnie jak najdalsi byli od zbyt upraszczających stereotypów na temat biedy, ludzi biednych i tak dalej. Powiedziawszy to, chcę też powiedzieć, że pomoc rozwojowa, czyli pomoc taka, którą świadczą czy to instytucje państwowe, czy prywatne, czy osoby indywidualne, tak naprawdę ma o wiele mniejszy wpływ na sytuację w krajach południa niż inne czynniki, na przykład przepływy finansowe, czy inne polityki pomiędzy krajami bogatymi a biednymi, na przykład handel międzynarodowy. Handel międzynarodowy ma przemożny wpływ na realia życia konkretnych ludzi w krajach globalnego południa i to, jak dokładnie wyglądają zapisy, na przykład umów o partnerstwie gospodarczym podpisywanych pomiędzy Unią Europejską a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, ma to ogromne znaczenie dla realiów życia tych krajów.
czy też przekazy pieniężne przesyłane przez emigrantów z danych krajów do swoich rodzin, bo mieszkają w krajach bogatszych i przesyłają pieniądze swoim rodzinom. Te wszystkie przepływy mają większe znaczenie niż ta pomoc, którą oficjalnie my jako obywatele świadczymy za pośrednictwem państw. Na przykład Polska przekazuje na te cele około 2 miliardów złotych rocznie, czy też społeczność międzynarodowa, która przekazuje około 130 miliardów dolarów rocznie. Dlaczego mówię, że pomoc ma mniejsze znaczenie niż inne sprawy? A więc i ten nasz akt, pojedynczy akt dobroczynności w okresie świątecznym nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że jak popatrzymy na przepływy pomiędzy globalną północą a globalnym południem, to naszym oczom ukazuje się zjawisko, którego mogliśmy się nie spodziewać. Proszę popatrzeć na ten wykres i po kolei omówię słupki, które są na tym wykresie. Pierwsze od lewej to jest oficjalna pomoc rozwojowa, angielski skrót ODA, czyli litery ODA, Official Development Assistance. I to jest oficjalna pomoc rozwojowa, którą świadczą kraje, najczęściej kraje wysoko uprzemysłowione, krajom biedniejszym. I proszę popatrzeć, ta suma, o której mówiłem, około 130 milionów, przepraszam, miliardów dolarów rocznie. W drugiej kolejności, drugi słupek, tutaj mamy do czynienia z sumą około 600 miliardów dolarów rocznie, to są przepływy prywatne. Na przykład inwestycje bezpośrednie do krajów biedniejszych z krajów bogatszych, na przykład różnego typu działalność gospodarcza prywatna, to już może mniejsza o szczegóły. Trzeci punkt, zaskakujący co wysoki słupek, to są właśnie te przekazy finansowe od emigrantów z krajów globalnego południa, którzy znaleźli się w krajach bogatszych i przesyłają pomoc swoim rodzinom, najbliższym, czasem znajomym, czasem w niektórych krajach pojęcie rodziny jest o wiele szersze niż u nas w Polsce i wspomaga się czasem kilkadziesiąt osób jako członków rodziny. Proszę popatrzeć, jest to suma dwukrotnie, czasem może nawet trzykrotnie wyższa niż ta oficjalna pomoc rozwojowa świadczona przez kraje bogate krajom biednym. No i mamy dwa słupki, których wartości są poniżej zera, czyli są to przepływy z krajów biedniejszych do krajów bogatszych, no bo to są ujemne, ich ujemne wpływy, czyli wypływy. No i proszę popatrzeć, suma około 800 miliardów dolarów rocznie to są różnego typu finansowe przepływy z krajów biedniejszych do krajów bogatych. Tutaj mówimy o tych legalnych przepływach finansowych. Na przykład może to być zakupowanie, tworzenie rezerw walutowych, zakupowanie obligacji krajów bogatszych przez kraje biedniejsze, które w ten sposób zwiększają swoją wiarygodność na rynkach finansowych, dzięki czemu na przykład mogą uzyskiwać pożyczki, bo legitymując się swoją zdolnością kredytową. I wreszcie ostatni słupek to są nielegalne przepływy finansowe, a więc zarówno takie, które są, mają swoje źródło w działalności czysto przestępczej, mówimy tu na przykład o korupcji, która odpowiada za 6% tych wycieków finansów z krajów globalnego południa, jak i o działaniach typu unikanie podatków przez korporacje i tak dalej. Będę na ten temat troszeczkę więcej mówił w dalszym ciągu tego webinarium. Więc popatrzmy jeszcze raz na ten wykres. Znacznie więcej pieniędzy przepływa z krajów biedniejszych do krajów bogatych niż w drugą stronę.
I teraz, biorąc to pod uwagę, popatrzmy jeszcze raz na ten pierwszy słupek, który mówi o tej oficjalnej pomocy rozwojowej świadczonej przez państwa. Przypuszczalnie pomoc prywatna za pośrednictwem na przykład organizacji pozarządowych jest może drugie tyle, powiedzmy. Jest to dalej bardzo skromna część tych przepływów, które między globalną północą a globalnym południem się dzieją. Wiem, to jest bardzo zaskakujący fakt. Ja też przez wiele lat myślałem, że to kraje bogate przesyłają więcej pieniędzy do krajów biednych niż dzieje się w drugą stronę, ale rzeczywistość jest inna. A więc możemy powiedzieć, że kraje bogate, czy my też, Polska jako jeden z krajów, które bardzo wysoko znajdują się na liście krajów najbardziej rozwiniętych, na przykład według wskaźnika rozwoju ludzkiego, Human Development Index. A więc jedne kraje, ci bogaci z jednej strony dają, a z drugiej strony odbierają biednym. I tutaj prezentuję plakat organizacji Eurodac, z którą współpracujemy od wielu lat już w kwestii właśnie sprawiedliwości relacji globalnych. Niemniej jednak chcę podkreślić, że pomoc rozwojowa, również pomoc humanitarna, bo to zaliczam do jednej z form pomocy rozwojowej, jest potrzebna. Szczególnie tam, gdzie faktycznie przyczynia się do poprawy realizacji praw człowieka i rozwoju, szczególnie zrównoważonego w krajach globalnego południa. To nie jest tak, że pomoc nie jest potrzebna. Oczywiście jest potrzebna i miewa bardzo pozytywne skutki, pomimo tego faktu, że stanowi jednak niewielką część przepływów finansowych pomiędzy globalną północą a globalnym południem. Niestety jest wiele działań pozornych, też związanych ze wzmacnianiem dominacji gospodarczej, czy politycznej, czy militarnej nad krajami globalnego południa. Wiele z działań pomocowych różnych krajów jest tak naprawdę bardziej interesem dla krajów wysoko rozwiniętych niż pomocą dla krajów biednych. Przez wiele lat zajmowałem się monitorowaniem pomocy, zarówno europejskiej, jak i polskiej. I to, co można się dowiedzieć, no to, że bardzo duża część z tych kwot, które są wykazywane jako pomoc, no często uczciwie mówiąc, chłodno oceniając fakty, no nie jest realnie pomocą. I wiele krajów, również krajów Europy Zachodniej, tutaj ma wiele na sumieniu i nie można powiedzieć, że te wszystkie całe kwoty, które są wykazywane jako pomoc, naprawdę przyczyniają się faktycznie do realizacji praw człowieka czy rozwoju w krajach globalnego południa. No i chcę Państwu przytoczyć taką anegdotkę. Tutaj napisałem ją mają Państwo ją na ekranie. Sytuacja prawdziwa, elegancka sala nowoczesna w jednym z krajów Unii Europejskiej. Na stole kawa, oczywiście ze sprawiedliwego handlu. Czyli wszystko wygląda tak, jak powinno być, dopóki ktoś nie zadaje pytania jednemu z ministrów do spraw rozwoju w krajach Unii Europejskiej. Wszyscy wiemy, że pomoc rozwojowa nie działa zawsze tak, jakbyśmy chcieli, więc może trzeba powołać jakiś program, instytucję, która by badała błędy popełniane w ramach pomocy. No bo też tajemnicą Poliszynela jest to, że przecież są całkiem nieudane programy pomocowe i może dzięki temu moglibyśmy uczyć się na błędach. A co na to odpowiada minister do spraw rozwoju? No, rząd nigdy nie popełnia błędów. A jeśli nawet popełnia, to i tak nie popełnia. Rozumiemy się? I daje nam do zrozumienia, że przecież jeśli by oficjalnie rząd mówił o błędach popełnianych w ramach pomocy, no to by ktoś powiedział,
miał za złe. No, wydaliście tyle i tyle pieniędzy, poszło ono na marne, zaczęłoby się poszukiwanie winnych. No i wtedy nikt oczywiście w takiej sytuacji nie chce przyznać się do błędów. A więc tutaj dałem przykład instytucji państwowej, ale to samo dotyczy przecież organizacji prywatnych, organizacji pozarządowych. One też popełniają błędy i zdają sobie sprawę z tych błędów. Wiele z nich naprawdę wyciąga wnioski i stara się robić lepiej następnym razem, ale nie można powiedzieć, że jeśli pomoc gdzieś w jakimś miejscu się zmarnowała, była źle wykorzystana, źle niesiona, były tam jakieś nawet poważne zaniedbania, to że nie należy w ogóle pomagać. Nie, trzeba po prostu to robić lepiej. I wracam do tej sprawy, jak to zrobić, żeby pomoc faktycznie przyczyniała się do realizacji praw człowieka i rozwoju w krajach globalnego południa. I chcę tu Państwu przywołać taką koncepcję, którą uważamy za jedną z podstawowych, jeśli chodzi o pomaganie. Jeśli ją zrozumiemy, to wtedy bardzo łatwo samodzielnie odpowiemy sobie na pytanie, czy ten program pomocy, tą akcję pomocy warto wesprzeć, czy nie, albo w jakim stopniu warto wesprzeć, a w jakim nie. I ta koncepcja nazywa się po polsku Perspektywa Praw Człowieka w Rozwoju, od angielskiego Human Rights Approach to Development. I ona łączy dwie koncepcje praw człowieka. I tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że prawa człowieka rozumiane są jako wszystkie prawa, a więc nie tylko obywatelskie i polityczne, ale też gospodarcze, społeczne i kulturalne. Mówimy tu o prawach człowieka w takim rozumieniu, jakie one często jest rozumiane na świecie, a nie tylko w Europie, a więc są to prawa nie tylko indywidualne, osób indywidualnych, ale też zbiorowe, różnych społeczności. I wreszcie rozwój rozumiany jako coś więcej niż wzrost gospodarczy. Rozwój rozumiany zgodnie z definicją Amartya Sena, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Rozwój rozumiany jako zwiększanie możliwości ludzkich i zmniejszanie zniewoleń człowieka. I to oznacza perspektywa praw człowieka w rozwoju. Chcę jej poświęcić parę minut, dlatego że ona będzie potem dla nas bardzo dobrą ściągawką przy rozpatrywaniu różnych problematycznych sytuacji czy mechanizmów, o których będę mówił w dalszej części. I chcę powiedzieć, że prawa człowieka w rozwoju to jest bardzo konkretna koncepcja potwierdzona w dokumentach ONZ-u, w dokumentach Unii Europejskiej, wielu również organizacji pozarządowych i nie należy jej mylić z innymi elementami promowania praw człowieka w rozwoju czy we współpracy rozwojowej. Mówimy tutaj bardzo precyzyjnie, perspektywa praw człowieka w rozwoju, Human Rights Approach to Development. A więc nie chodzi o prowadzenie dialogu pomiędzy krajami bardziej demokratycznymi z mniej demokratycznymi i warunkowanie, uzależnianie pomocy od wprowadzania reform demokratycznych. Nie chodzi o działanie na rzecz bardzo konkretnych, ale jednak jednostkowych grup w społeczeństwie. Nie chodzi o projekty, finansowanie projektów dotyczących praw człowieka. Chodzi natomiast o bardzo proste równanie. Proste, ale trudne do zaakceptowania, bo ono zmienia wszystko w myśleniu o relacjach północ-południe. A mianowicie, jeśli istnieje jakieś prawo człowieka, na przykład prawo do żywności, żeby człowiek nie umarł z głodu, to w takiej sytuacji trzeba ustalić, kto jest posiadaczem tych praw, a kto jest posiadaczem zobowiązań. Dlatego, że jeśli ustalimy te dwie rzeczy, to będziemy mogli wprowadzić realistyczne zasady, którymi obydwie grupy powinny się posługiwać, aby to prawo człowieka zostało zrealizowane. Proszę zwrócić uwagę, pomimo tego, że w Polsce narzekamy na jakość służby zdrowia, to jednak wiemy, że każdy człowiek w Polsce ma prawo przynajmniej do podstawowej opieki zdrowotnej.
Jeśli ktoś nagle zasłabł na ulicy, nikt z nas nie zastanawia się, czy mamy prawo zadzwonić po karetkę. Jest to oczywiste, że dzwonimy po karetkę, karetka ma obowiązek przyjechać i udzielić przynajmniej tej podstawowej opieki ratującej życie, niezależnie od tego, czy ten człowiek jest ubezpieczony, czy nie. A jak jest ubezpieczony, to jeszcze cały pakiet innych świadczeń zdrowotnych oczywiście. Więc w Polsce zgadzamy się co do tego, że człowiek ma prawo do tego, żeby jego życie było ratowane w sytuacji zagrożenia z powodu braku zdrowia czy wypadku. I istnieją do tego powołane instytucje, które są odpowiedzialne za realizację tego prawa. Oczywiście nie zawsze się one z tego wywiązują, nie zawsze wywiązują się w sposób należyty czy wystarczający, ale wiemy, kto jest odpowiedzialny za to, żeby karetka przyjechała. Wiemy, kto jest odpowiedzialny za to, żeby te karetki w ogóle istniały, żeby istniało pogotowie ratunkowe, żeby w tym pogotowiu ratunkowym było ogrzewanie w zimę, żeby światło tam docierało, energia elektryczna. Wiemy, kto jest odpowiedzialny za remont tego pogotowia. Wiemy, kto jest odpowiedzialny za cały system opieki zdrowotnej i wiemy, że to jest odpowiedzialność tych instytucji czy ludzi, którzy kierują czy pracują w tych instytucjach i akceptujemy to. Kłopot w relacjach północ-południe, czy w takich sytuacjach, które czasem nam ściskają gardło z przejęcia, gdy widzimy bardzo biedne dzieci obrazowane na przykład na jakimś filmie reklamującym pomoc, apelującym do tego, żeby pomóc konkretnym ludziom, gdy widzimy bardzo dramatyczne obrazy, czasem w wiadomościach telewizyjnych, to nie zadajemy sobie tego pytania, a kto jest odpowiedzialny za tą sytuację? I tutaj właśnie, chcę więcej na ten temat powiedzieć, skoro istnieją jakieś prawa, istnieją posiadacze praw i posiadacze zobowiązań, to jest kilka warunków, które muszą być spełnione, żeby to faktycznie zadziałało. Tak jak w Polsce mniej więcej działa pogotowie ratunkowe, że każdy z nas może liczyć na to, że jak będzie miał wypadek, to pogotowie przyjedzie. A więc posiadacze swoich praw muszą być świadomi, muszą mieć warunki do formułowania swoich oczekiwań i żądań i czasem, szczególnie jeśli są z grup marginalizowanych, dyskryminowanych, to muszą otrzymywać wsparcie w realizacji tych dwóch wcześniejszych punktów. Tak samo jak my musimy być świadomi tego, że mamy prawo do korzystania z pogotowia ratunkowego i musimy mieć możliwość do tego, żeby jeśli coś się źle dzieje, to żebyśmy mogli zainterweniować. Ważni są oczywiście w tym wszystkim również posiadacze zobowiązań. No bo tak, muszę po pierwsze rozumieć swoje zobowiązania i tutaj już przechodząc do relacji północ-południe, wracając do tych przysłowiowych biednych dzieci w Afryce. Ktoś musi rozumieć zobowiązanie swoje, że ma obowiązek zapewnienia im na przykład podstawowych warunków do tego, żeby przetrwały, żeby nie zapadały na choroby i tak dalej. Po drugie, musi akceptować to swoje zobowiązanie, bo nie wystarczy, że rozumie. Dam tutaj przykład celów zrównoważonego rozwoju, uchwalonych w 2015 roku przez całą społeczność międzynarodową, również przez Polskę. Na szczycie milenijnym gościł prezydent Polski, który w pełni poparł realizację tych celów. Polska zawsze, niezależnie od rządu, popierała realizację wspólnych celów społeczności międzynarodowej, czy obecnych celów zrównoważonego rozwoju, czy poprzednich celów milenijnych. Jednakże pytanie jest, czy my, Polacy, czy polskie władze, czy my jako społeczeństwo akceptujemy to, że mamy jakąś część zobowiązań do tego, żeby te
przysłowiowe dzieci, biedne dzieci w Afryce, żeby miały zapewnione podstawowe warunki do życia, do godnego życia. Czy nie jest tak, że niektórzy z nas mają takie poczucie, że rzeczywiście mamy odpowiedzialność, skoro stać nas na różne towary luksusowe, stać nas na czasem całkowicie zbyteczne towary konsumpcyjne, stać nas na zbrojenia, na rozwój nowoczesnych technologii, który nie zawsze służy wyłącznie celom niezbędnym, koniecznym. Jeśli na to wszystko nas stać, no to niektórzy z nas poczuwają się do tego, żeby było nas stać również na to, żeby ludzie nie umierali z głodu. Przypominam, ponad 800 milionów ludzi na świecie obecnie cierpi głód i niedożywienie i co gorsza, liczba ta zwiększa się nieprzerwanie w ciągu ostatnich 3 lat. Pomimo tego, że mieliśmy spadek liczby osób głodujących na świecie przez parę lat, to teraz znowu ta liczba rośnie z różnych powodów. A więc niektórzy nas uważają i akceptują to zobowiązanie, tak, że mamy część z tej odpowiedzialności za to, żeby ludzie na świecie chociażby nie głodowali, ale inni nie akceptują tej odpowiedzialności. I też pewnie nie jest trudno powiedzieć, wyobrazić sobie kto. Ale dlaczego nie akceptują tej odpowiedzialności niektórzy? No między innymi dlatego, że nie mają odpowiedniego potencjału organizacyjnego, finansowego, świadomościowego, kadrowego, odpowiednich warunków. Jeśli mówimy o instytucjach różnych publicznych, to też poparcie ze strony decydentów. Często bardzo tego brakuje i programy pomocowe realizowane są na pół gwizdka, no dlatego, że urzędnicy, którzy je realizują, na przykład nie są pewni, że jeśli będą bardzo dobrze to robić, to nie zostaną za to skarceni, że nadmierne wydawanie na przykład pieniędzy danej instytucji czy organizacji. No i wreszcie, oczywiście te instytucje muszą się zmienić, no, jeśli mielibyśmy taką odpowiedzialność globalną wprowadzić na podstawie perspektywy praw człowieka w rozwoju. I tak to by to działało, pokazuję na tym slajdzie, że te osoby, ci posiadacze praw byliby upodmiotowieni, gdyby te instytucje, które są zobowiązane do urzeczywistnienia praw człowieka, się wywiązywały z tego swojego zobowiązania do przestrzegania, chronienia i promowania różnych praw człowieka, również właśnie mówię tutaj o tych prawach gospodarczych i społecznych, a posiadacze swoich praw, no, jeśli byliby w stanie i byliby skłonni domagać się tych swoich praw. I teraz przedstawienie tej koncepcji pomoże nam w rozpatrywaniu różnych trudnych sytuacji, różnych trudnych opisywaniu, trudnych mechanizmów, z którymi mamy do czynienia wtedy, gdy mówimy o tym, co trzeba wiedzieć, zanim pomożesz, o samym pomaganiu, o tym, jakie znaczenie ma pomoc w generalnie poprawianiu sytuacji ludzi w krajach globalnego południa. No i mówimy tutaj o finansowaniu rozwoju i oczywiście wiele osób, każdy z nas może trochę to inaczej rozumieć, czy to jest finansowanie wzrostu gospodarczego w tych krajach, żeby po prostu ich gospodarka jak najlepiej działała, czy finansowanie inwestycji, czy też finansowanie zysków firm prywatnych. Przecież słyszy się często, że na przykład Polsce opłaca się pomagać, niech polskie firmy inwestują, niech czerpią zyski z tych krajów, no bo sam fakt, że zainwestują, będą produkować na przykład jakieś maszyny, powiedzmy w jakimś kraju afrykańskim, to, że samo to już poprawi los tych ludzi, bo na przykład da im pracę. Oczywiście pomijamy tutaj kwestię tego, jaką pracę im da, jak wynagradzaną, czy to będzie praca półniewolnicza, wyzysk, czy to będzie praca, która zapewnia godziwe warunki pracy i płacy, na przykład tak, jak zapewnia sprawiedliwy handel, czyli ten światowy ruch dążący do wprowadzenia zasad uczciwej zapłaty za wysiłek, trud, które wkładają w produkcję różnych przedmiotów osoby z krajów globalnego południa.
Znowu, czy chodzi o finansowanie po prostu pomocy, żeby jak najwięcej tych pieniędzy wpływało, czy to pomocy państwowej, żeby na przykład posłowie co roku, kiedy decydują na przykład w Polsce, jakiej wysokości będzie pomoc, polska pomoc rozwojowa, czy w Europie, kiedy Komisja Europejska, czy państwa członkowskie o tym decydują, czy też firmy, czy organizacje prywatne, czy chcemy, żeby jak najwięcej osób wpłacało na organizacje pozarządowe i czy uważamy, że ten fakt, że coraz więcej osób na polskie organizacje pozarządowe będzie wpłacało, czy to już będzie decydujące w rozwiązywaniu problemu skrajnego ubóstwa na świecie. Czy też po prostu finansowanie szkół, dzieci, żywienia, szpitali itd. Co to może oznaczać? No i tutaj chcę zwrócić uwagę na taką koncepcję, którą promujemy wraz z naszymi partnerami, kilkudziesięcioma partnerami w ramach tej kampanii Obywatele na rzecz sprawiedliwości finansowej, że chcemy, by finansowanie rozwoju było finansowaniem realizacji prawa człowieka do rozwoju i realizacji praw człowieka zgodnie z tą koncepcją perspektywy praw człowieka w rozwoju, o której przed chwilą mówiłem, i takim finansowaniem, na którym można polegać, to znaczy, że jest przewidywalne, że nie jest jednorazowym gestem dobroczynności, filantropii, który do niczego nie zobowiązuje. I tutaj przyczynek do odpowiedzi na tytułowe nasze pytanie. Zanim wpłacisz na dzieci w Afryce, zastanów się, czy taka jednorazowa wpłata to jest coś najlepszego, co możesz dać. Czy nie lepiej zobowiązać się chociażby do wielokrotnych wpłat, nawet małych, ale takich, które mogłaby organizacja, przez którą pomagasz, mogłaby przewidzieć, że będzie je miała. Jeśli zadeklarujesz, że przez rok będziesz wpłacać nawet drobną kwotę, ale przez całe 12 miesięcy, to ta organizacja, przez którą pomagasz, będzie mogła zaplanować to, co robi i nie będzie na chybcika kupowała najpotrzebniejszych towarów tu przed świętami, tylko będzie mogła sensownie zaplanować tą swoją pomoc. Czy to finansowanie rozwoju jest kontrolowane w sposób demokratyczny? Będę za chwileczkę mówił o roli instytucji finansowych i to szczególnie na to tutaj zwrócę uwagę. I czy jest skuteczna jako środek do wyrażenia celów zrównoważonego rozwoju? Jest wiele różnych spraw związanych z finansowaniem na poziomie globalnym, o których w tej chwili nie będę mówił. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał takie pytanie, to chętnie odpowiem w sesji pytań i odpowiedzi pod koniec. Ale tutaj właśnie chcę zwrócić na kilka najważniejszych, moim zdaniem, punktów z tego kontekstu, tego naszego pomagania, naszej dobroczynności świątecznej. Po pierwsze, pierwszy problem zadłużenia krajów globalnego południa. I zwracałem uwagę na to, że istnieją przepływy finansowe z krajów biednych do krajów bogatych. I proszę tutaj popatrzeć na ten wykres. Mam go od zaprzyjaźnionej organizacji Eurodac. Wykres przedstawiający koszty obsługi zadłużenia zagranicznego przez Ekwador, państwo w Ameryce Łacińskiej, a Ameryce Południowej. I w ciągu 10 lat, to dane ostatnio dostępne, widzimy w ostatnich latach zwiększanie się kosztów obsługi długu. I proszę popatrzeć, o jakich pieniądzach tutaj mówimy. To są dane w milionach dolarów, a więc jeśli mamy 11 tysięcy, mówimy tu o 11 miliardach dolarów, ponad 11,5 miliarda dolarów. Koszty obsługi zadłużenia tego kraju, wcale niewielkiego, na pewno znacznie mniejszego od Polski, 11 miliardów dolarów rocznie. I proszę popatrzeć, taką uwagę czerwoną czcionką na dole. ODA, czyli ta Official Development Assistance, oficjalna pomoc rozwojowa świadczona przez kraje wysoko rozwinięte do Ekwadoru, wynosiła mniej
wynosi mniej niż 200 milionów dolarów. Proszę zobaczyć, czyli Ekwador krajom bogatym płaci 11,5 miliarda rocznie, a dostaje w ramach pomocy 200 milionów. Innymi słowy, jak porównamy jedno z drugim, wynik tego równania jest taki, że w dalszym ciągu ponad 11 miliardów dolarów idzie z Ekwadoru do krajów bogatych niż w drugą stronę. Przykład bardzo, bardzo konkretny przykład konkretnego kraju. I proszę popatrzeć, że koszty tego obsługi, tego zadłużenia dramatycznie rosną. W 2014 było to niecałe 3,5 miliarda dolarów, a 3 lata później już 11 miliardów dolarów. Ale nawet w najmniej obciążającym dla Ekwadoru roku, tutaj mamy rok 2011, koszty spłaty i odsetek, bo tutaj o tym szczególnie mówimy, odsetek od zadłużenia tego kraju wynosiły ponad 1,5 miliarda dolarów, a więc i tak 7 razy więcej niż to, co Ekwador dostawał oficjalnie jako pomoc rozwojowa. Idziemy dalej. Przykład Mozambiku, kraju, który bardzo biednego, który też zaciągnął pożyczki. I tutaj zwracam uwagę na problem pożyczek tak naprawdę nielegalnych, a na pewno już zadłużenia nieetycznego. Dam tutaj przykład pożyczki zaciągniętej przez Mozambik, przez którą teraz kraj ten ma ogromne trudności i musiał bardzo ograniczyć podstawowe wydatki na cele społeczne. Pożyczka zaciągnięta w Credit Suisse i jednym z banków rosyjskich na 2 miliardy dolarów przez dwie firmy, które faktycznie kontrolowane były przez mozambijskie służby specjalne, były kontrolowane przez państwo, chociaż oficjalnie były firmami prywatnymi. Te 2 miliardy dolarów nigdy nie dotarły do Mozambiku, gdyż zostały przekazane bezpośrednio do banku w Dubaju na libańskie konto firmy francuskiej zajmującej się handlem okrętami wojennymi, między innymi. Pożyczka ta zaciągnięta była nielegalnie z punktu widzenia prawa mozambijskiego, gdyż tam na zaciągnięcie pożyczek rządowych musi wydać zgodę parlament, a parlament tej zgody nigdy nie wydał, a rząd tak naprawdę przyznał się do tej pożyczki już po zaciągnięciu jej, wydając gwarancję na spłatę tej pożyczki, to znaczy, jeśli ta firma nie spłaci wierzycielowi, to rząd Mozambiku zobowiązał się, że on spłaci to i faktycznie teraz stoi przed takim problemem, bo te pieniądze nigdy nie dotarły, nie posłużyły realnie rozwojowi ani przestrzeganiu praw człowieka w Mozambiku. No i mamy taki rezultat, że Mozambik jest w kryzysie zadłużenia. Co więcej, z powodu tego, że tak niegospodarnie pożyczka została wydana, to kraje wysoko rozwinięte obcięły tak zwaną pomoc budżetową, czyli pomoc bezpośrednio do budżetu tego kraju, na przykład na szpitale, czy na ochronę zdrowia, czy na edukację. I oczywiście kraj nie może się rozwijać. W czym problem? No w tym problem, że tak naprawdę pożyczka była wydana nielegalnie, a kredytodawcy, tu mówimy właśnie o tym Credit Suisse i tej firmie rosyjskiej, byli całkowicie świadomi tego, że udzielają tej pożyczki w sposób nielegalny według prawa mozambijskiego i że jeśli sprawa się wyda, no to powinni się liczyć z tym, że te pieniądze stracą. Niemniej jednak teraz bardzo żywiołowo domagają się zwrotu tego kredytu, a jak na razie prawo międzynarodowe stoi po stronie wierzycieli. Niemniej jednak
Żaden biedny człowiek w Mozambiku nie skorzystał na tej pożyczce, była ona nielegalna, a i tak trzeba ją spłacać. Na ekranie widzą Państwo te łodzie, kutry rybackie, które, nie, przepraszam, nie rybackie, kutry, łodzie, które były, których część została sfinansowana w ramach tej pożyczki, które zresztą nie nadają się do tego celu, do którego były stworzone. No, wyprodukowane. No i inny przykład problemu zadłużenia. Jak pokazywałem, jak wielki to jest problem na przykład dla Ekwadoru czy dla Mozambiku, to chcę też pokazać w odniesieniu do całego kontynentu, czy tej części subsaharyjskiej kontynentu afrykańskiego. Proszę popatrzeć, jak wzmaga się problem zadłużenia. Mamy porównanie pomiędzy rokiem 2013 a 2016 i to są dane na podstawie raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W skrócie po polsku używam MFW, bo to bardzo długa nazwa, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To jest taka międzynarodowa instytucja finansowa powołana do pomagania krajom, które znalazły się w szczególnych tarapatach, szczególnie finansowych. No i proszę zobaczyć, według danych tej instytucji, co do której wiele organizacji pozarządowych, również moja, ma ogromne zastrzeżenia, o których zaraz będę mówił, ale jednak powołując się na te najbardziej oficjalne dane, proszę zobaczyć, jak ma się stosunek zadłużenia tych krajów do ich produktu krajowego brutto. I o ile w 2013 roku w większości tych krajów było to mniej niż 35%, no to teraz w dużej części, pewnie 1/3, mówimy to ponad 50%, czy między 35 a 50. Czyli znacznie, i to przyznaje też czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, mówi też o tym Bank Światowy, mówią też te inne gremia, na przykład G20, że pojawia się na świecie problem, kolejny problem zadłużenia, tak jak mieliśmy już kilka takich ogromnych problemów w poprzednich dziesięcioleciach. I te państwa nie są w stanie spłacać tych pożyczek nawet, no bo po prostu nie mogą sobie na to pozwolić. Ktoś z Państwa mógłby zadać pytanie, a dlaczego 50% zadłużenia do produktu krajowego to jest dużo, skoro wiele krajów wysoko rozwiniętych ma czasem wyższe te współczynniki. No odpowiedź jest taka, że te kraje nie mają wiarygodności finansowej, nie mają skąd pożyczać i też nie mają skąd wziąć pieniędzy w sytuacji kryzysu. Kraje wysoko rozwinięte mają tutaj o wiele większe pole manewru. Idziemy dalej. I teraz więc mówię o tym, że istnieje problem długu, że ten problem długu jest bardzo ważny dla realiów społeczno-gospodarczych poszczególnych państw, dlatego że zamiast wydawać pieniądze, żeby jako właśnie posiadacz zobowiązań, żeby zapewnić swoim obywatelom podstawowe usługi społeczne, no to spłaca od długi i odsetki od tych długów. Czasem te odsetki, oczywiście każdy z nas, kto ma długoletni kredyt w banku, to wie, jak to działa, spłaca się o wiele więcej niż się pożyczyło, czasem dwa razy więcej albo nawet jeszcze bardziej. Tak samo dzieje się na poziomie państw. No i tutaj mówimy o tym, o zbliżającym się kryzysu, albo zaczynającym się wręcz kryzysie zadłużenia, patrząc na to, jak udzielane są nowe pożyczki. Proszę popatrzeć dane z roku 2016, jak bardzo wzrosły pożyczki, szczególnie udzielane przez dla sektora prywatnego. A więc ten problem zadłużenia, mimo że został częściowo rozwiązany te 18 czy 15 lat temu w ramach inicjatywy HIPIC, czyli inicjatywy oddłużenia, inicjatywy jubileuszowej oddłużenia krajów najuboższych. To była ogromna kampania organizacji społecznych, kościelnych, w tym między innymi Kościoła katolickiego, ale również innych kościołów czy organizacji pozarządowych, całkowicie świeckich, ale opowiadających się za sprawiedliwością w dziedzinie relacji północ-południe. W wyniku tego ogromnego ruchu
pożyczki, długi krajów rozwijających się, tych najbardziej ubogich zostały umorzone. Było to około 2005 roku, kiedy faktycznie ten problem został zlikwidowany, ale niestety znowu sytuacja narasta i tak jak mówię, bardzo często odpowiedzialnymi są nie tylko rządy krajów, które przyjmują te pożyczki, tak, one często bywają skorumpowane, często brak jest tam demokracji, często pożyczki są wydatkowane na cele niezgodne ze zdrowym rozsądkiem i z warunkami, ale też z drugiej strony jest ta druga strona, która udziela pożyczek, która czasem bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że udziela pożyczki w sposób nielegalny albo na rzeczy, których, na cele, które wiadomo, że spowodują to, że pożyczka nie będzie możliwa do spłacenia albo nie będzie akceptowana społecznie, a i tak wierzyciel udziela tej pożyczki. No i tutaj chcę też Państwa odwołać, tych, którzy się zainteresowali akurat problemem zadłużenia, który powoduje ogromne nierówności również. Jak to się dzieje? Mamy na naszym kanale na YouTubie zapis webinarium z May Buenaventura, działaczki z Filipin w ramach azjatyckiego ruchu na rzecz sprawiedliwości w dziedzinie zadłużenia. Jeśli ktoś z Państwa się bardziej interesuje tym problemem, zachęcam do obejrzenia tego webinarium, które już jest na naszym kanale na YouTubie, jak i do zapoznania się z notatki z tego webinarium, które jest na naszej stronie. Dla zachęty tutaj powiem, że May tłumaczyła, jak problem zadłużenia wpływa na pogłębianie się nierówności. I taka informacja, która jest właśnie na tym slajdzie tutaj u dołu, że czterej najbogatsi ludzie w Indonezji mają majątek większy niż 100, ojej, tu błąd jest w tłumaczeniu, nie 100 najuboższych ludzi, tylko 100 milionów najuboższych ludzi. Uwaga, cztery osoby mają majątek większy niż 100 milionów najuboższych ludzi w Indonezji. I jak to się dzieje, jak te długi przyczyniają się do zwiększania nierówności, to właśnie w ramach tego webinarium bardzo Państwa zachęcam do przeczytania albo obejrzenia go. Inny problem, który jest bardzo ważnym kontekstem w naszym pomaganiu, to problem tego, że kraje rozwijające się, kraje globalnego południa często nie mogą prowadzić takiej polityki, za którą opowiadają się społeczeństwa tych krajów, dlatego że są uzależnione od warunków, które narzucają im wierzyciele. Na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I tutaj chcę Państwu puścić dosłownie dwuminutowy film. Tak, to jest film nakręcony przez Eurodad, który przeprowadził badanie, jak warunki towarzyszące pożyczkom udzielanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jak one wpływają na konkretną rzecz, a mianowicie ochronę zdrowia w krajach, w których Międzynarodowy Fundusz Walutowy pożyczał tym krajom pieniądze. Możemy rozpocząć. Jest u mnie zaszarżone. Czy u wszystkich jest zaszarżone? Okej. No dobrze. Piękne Okej, tutaj mówi zobaczenie, ekspert, tak? Na Bliskim Wyschodzie który przeprowadził to wspinałem badanie, inflację, ja go osobiście znam, i on opowiada o tym, że te warunki, które towarzyszą 23 out of 26 country programs we tym studied have pożyczkom, conditions były tailored towards następujące. fiscal consolidation. This 23 means that countries z have to 26 restrict their krajów, spending którym or increase their Międzynarodowy Fundusz taxes. Walutowy udzielił pożyczki In w danym 20 out of okresie 26 badanym, countries, the conditions attached to these miały w loans and sobie the affirmative warunki measures that dotyczące followed these conditions wydatków were met with publicznych protests. i polegały one na tym, że należy Because they ograniczyć could cut wydatki tax publiczne amid rising costs of i albo living, też and also lub because i they didn't zwiększyć feel podatki. sufficiently included Tutaj in coś, the przepraszam, się democratic process. The number of mi these conditions przesunęło, has been increasing. bo tutaj tam 23 powinno out of chyba tak 26 być. country programs we Tak, studied okej, dobrze, have to wróciłem conditions tutaj. tailored towards fiscal consolidation. This Co means that więcej, countries have to restrict their spending or increase their trzeba powiedzieć, taxes. że w 20 In krajach 20 na out of 26 countries, 26 the przeciwko
realizacji tych warunków ludzie wyszli na ulicę, szczególnie przeciwko programom oszczędnościowym. Mamy tu przykłady ze Sri Lanki, Egiptu, Argentyny, Tunezji, Jordanii, tutaj przebitki z różnych protestów, które wynikały bezpośrednio ze sprzeciwu społeczeństwa przeciwko tym warunkom. Ludzie protestowali przeciwko cięciom budżetowym, rosnącym kosztom życia, a także dlatego, że czuli się niewystarczająco uwzględnieni w procesie demokratycznym, gdyż rząd mówił, że nie ma pola do manewru, nie może prowadzić takiej polityki, jakiej chce społeczeństwo, bo musi słuchać się Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ponadto 24 z 26 krajów, te kraje to uzyskały pożyczki po raz kolejny, a więc wynika z tego, że rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie polegała na tym, żeby zareagować szybko w sytuacji, kiedy nagle jakiś kraj ma problemy z płynnością finansową i trzeba na krótko mu pożyczyć pieniądze, tylko tak naprawdę było to przedłużanie istniejącego już od dawna kryzysu zadłużenia. No i teraz jak wpłynęła ta sytuacja na różne kraje, tutaj mamy przykład Gabonu, o którym mówi Bruno, gdzie były cięcia w wydatkach na zdrowie, w tym między innymi na pensje dla lekarzy. I oczywiście to ograniczyło możliwość tego kraju, Gabonu, do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. I rekomendacje, które wynikają z tego raportu, no to jest takie, że powinno się zrestrukturyzować dług i powinno się umożliwić demokratyczną kontrolę nad zaciąganiem pożyczek i nad sposobami czy formami ich spłaty. Tak, żeby społeczeństwo faktycznie mogło mieć wpływ na to, czy wydajemy pieniądze na ochronę zdrowia, czy na spłatę zadłużenia, żeby rządzący wiedzieli, że jeśli zaciągają pożyczki, to będą się musieli liczyć z odpowiedzią społeczną w sytuacji, kiedy obsługa długów była po prostu bardzo kosztowna dla społeczeństwa. Takie są rekomendacje Eurodadu z tego raportu, o którym mówił Bruno. Ja teraz chcę powiedzieć o kolejnym problemie, znowu z tego tła naszego pomagania, kiedy zastanawiamy się, ile znaczy nasze pomaganie świąteczne i jak należy pomagać. Chcę powiedzieć o problemie unikania podatków, szczególnie przez korporacje. I podatki są bardzo ważne, jest takie pojęcie mobilizacja zasobów krajowych, które ma przyczynić się do rozwoju, a więc taka idea, że najważniejsze jest to, żeby kraj sam sobie pomógł, a nie żeby uzyskiwał pomoc zewnętrzną. Pomoc zewnętrzna powinna być kierowana tam, gdzie kraj sam sobie nie może pomóc. I jak może sobie wobec tego sam kraj pomóc? No na przykład skutecznie egzekwując podatki. I nie chodzi tutaj przede wszystkim o większość społeczeństwa tych krajów, gdy mówimy o krajach najuboższych, to czasem 80% gospodarki to jest gospodarka nieformalna pomiędzy bardzo biednymi ludźmi. Bardzo biedny rolnik sprzedaje bardzo biednemu szewcowi produkty swoje, a ten bardzo biedny szewc za to naprawia buty temu bardzo biednemu rolnikowi. O takich transakcjach tutaj mówimy, często nawet zdarza się, że bezgotówkowych. Podatki są ważne szczególnie z czterech powodów i tutaj posiłkuję się fragmentem prezentacji koleżanki z międzynarodowej organizacji ActionAid, która właśnie zajmuje się nagłaśnieniem problemu unikania podatków przez korporacje. Przez wiele lat razem to robiliśmy z tą organizacją. Dlaczego podatki są ważne? I tutaj te cztery R od angielskich, od pierwszych liter czterech angielskich wyrazów. Revenue, czyli dochody państwa. Po prostu dzięki podatkom, dzięki uszczelnieniu podatków, dzięki lepszemu egzekwowaniu podatków przez firmy międzynarodowe, po prostu te państwa mają większe dochody, a więc mają
mają z czego wydawać na usługi społeczne. Po drugie, podatki te są narzędziem redystrybucji. Gdy mówimy o krajach globalnego południa, krajach rozwijających się, to są kraje, w których nierówności społeczne są jeszcze większe i o wiele większe niż w krajach wysoko rozwiniętych. Na tym właśnie to jest jedna z cech charakterystycznych tych krajów, że mamy garstkę bardzo bogatych, niewyobrażalnie bogatych ludzi i większość społeczeństwa, które żyje bardzo ubogo. Te nierówności są o wiele większe niż na przykład w Polsce. A więc podatki pomagają w redystrybucji. Gdy na przykład mówimy o podatkach progresywnych, czyli czym człowiek bogatszy, czym tym płaci większy procent ze swoich dochodów, albo czym firma ma większe obroty lub też zyski, tym większe podatki płaci. Podatki też są ważne z powodu reprezentacji. I tutaj podatki byłyby lepsze niż pomoc zewnętrzna, również z tego powodu, że gdy rządzący są uzależnieni od pomocy zewnętrznej, na przykład od zagranicznych darczyńców, to ich, kto rozdaje karty, właśnie ten, który udziela tej pomocy. Ja sam, będąc kiedyś w Ugandzie i odwiedzając agendy pomocowe największych darczyńców w tym kraju, zdałem sobie sprawę z tego, że wielu z nich tak naprawdę pociąga za sznurki w tym kraju, dlatego że tak potężnym instrumentem, jak wielomilionowa pomoc, dysponują w tym kraju. A gdy rząd musi pozyskiwać, czy pozyskuje pieniądze z podatków, albo inaczej, gdy ludzie mają świadomość, że płacą podatki, to też zaczynają więcej wymagać od swoich rządzących, a więc, i tutaj ten obrazek nawiązujący do amerykańskiej rewolucji, która przyniosła temu kraju niepodległość, bunt kolonii przeciwko centrali Wielkiej Brytanii, że skoro jest takie hasło, żadnych podatków bez reprezentacji. Skoro nie mamy wpływu na to, co się w kraju dzieje, to dlaczego mamy płacić podatki? Od tego się zaczęło właśnie ruch niepodległościowy Stanów Zjednoczonych. I tak właśnie działa ten mechanizm, że jak ludzie płacą podatki, to wymagają od swoich rządów. Kłopot jest taki, że często te kraje nie są w stanie wyegzekwować podatków od korporacji międzynarodowych, bo te korporacje są tak naprawdę potężniejsze od władz tych krajów, no bo są ogromnymi graczami. No i poza tym też podatki pozwalają osiągać różne cele społeczne, środowiskowe, gospodarcze poprzez wpływanie na ceny produktów i usług. Na przykład, jeśli państwo obarcza podatkami, akcyzą, na przykład papierosy, no to właśnie mając taki cel, żeby więcej ludzi zrezygnowało z palenia papierosów, co przyczyni się do lepszego zdrowia dla społeczeństwa. I teraz mamy dla Państwa zagadkę. Ile miliardów dolarów, jak Państwo sądzą, rocznie tracą kraje rozwijające się w wyniku unikania opodatkowania przez firmy międzynarodowe? Ile to może być miliardów dolarów? Tutaj zdradzam, że mówimy o miliardach, nie milionach dolarów. Przypomnę, że polska pomoc wynosi około 2 miliardów złotych, czyli powiedzmy w przybliżeniu pół miliarda dolarów. Cała pomoc światowa to jest 130 miliardów dolarów, czyli wszystkie kraje bogate, ile pomagają wszystkim krajom ubogim. Cała ta. I zgadujemy na czacie, proszę podać tutaj Państwa typy, ile to może być, ile tracą Państwa kraje rozwijające się z powodu unikania podatków przez firmy międzynarodowe. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy tutaj wyłącznie o korporacjach, czyli nie mówimy o przypadkach na przykład korupcji przez jakiegoś urzędnika państwowego, czy przez jakąś bardzo bogatą osobę w danym kraju, która ucieka ze swoimi pieniędzmi do raju podatkowego. Mówimy o unikaniu podatków przez korporacje, które działają w tych krajach, a których główne siedziby oczywiście znajdują się w krajach najbogatszych. Ile to może być? Jest 800, 600 miliardów, 500 miliardów, tak? 1 bilion, ktoś mówi 200 miliardów. No i tutaj pokażemy odpowiedź.
Tak, to jest właśnie 200 miliardów dolarów, czyli o wiele więcej niż cała pomoc dla tych krajów. I teraz, jak zadajemy sobie pytanie, no dobrze, to co moja wpłata znaczy w tym kontekście? No z jednej strony znaczy tyle, ile wynosi za tą konkretną kwotę jakaś dobra organizacja, której państwo wpłacają, której państwo ufają, że dobrze wydaje te pieniądze, zrobi coś dobrego. Jeśli to będzie kwota jednorazowa, to zazwyczaj zrobi coś jednorazowo. Jeśli będą państwo wpłacali regularnie, to zrobi to regularnie. Jeśli państwo się zdecydują być bardziej etycznymi konsumentami i na przykład kupować produkty ze sprawiedliwego handlu, to państwa pomoc może być regularna, w zależności od tego, jak są państwo bogaci, jak dużo wydają na konsumpcję, ile na przykład państwo wydają na kawę czy herbatę. To dochody ze sprawiedliwego handlu dla biednych rolników czy producentów tych produktów będą mniejsze albo większe. Ale oczywiście zawsze będzie to bardzo mała kwota w porównaniu z tymi kwotami, na które tracą kraje globalnego południa z powodu różnych problemów w mechanizmach światowych, w polityce międzynarodowej, w polityce gospodarczej i tak dalej. No i teraz, no i tutaj jeszcze właśnie o tych podatkach, że pamiętajmy, że to jest też kilka obrazków z kampanii organizacji ActionAid, która przypomina o tym, że jak korporacje płacą podatki w tych krajach, no to tak naprawdę to idzie na bardzo konkretne rzeczy, na przykład na naszą edukację, na to, żeby dziewczynki mogły bezpiecznie chodzić do szkół, na bezpieczeństwo kobiet w miastach i tak dalej, i tak dalej. Niestety europejskie, amerykańskie, również polskie korporacje unikają podatków. Specjalnie nie używam to tutaj nazw, bo nie chodzi o to, żeby tworzyć sensację i napiętnować konkretną firmę, chociaż czasem bardzo by się chciało, tylko żeby pokazać, jak działa mechanizm i jak druzgocący jest on dla tych krajów, szczególnie dla ludzi ubogich. Problemem są też tak zwane partnerstwa publiczno-prywatne, które bywają promowane szczególnie na przykład przez Bank Światowy jako takie bardzo ewidentne panaceum na problemy z pomocą. I Bank Światowy bardzo promuje te partnerstwa jako taką sytuację, jako taki mechanizm, który pozwala zwiększyć ilość pieniędzy, która jest dostępna na współpracę rozwojową, na rozwijanie się krajów biednych. Tutaj w linku, który jest malutkimi literkami na tej planszy, a ta plansza będzie też dostępna na naszej stronie internetowej, też w zapisie wideo, można sobie dotrzeć do raportu zaprzyjaźnionych z nami organizacji, które na ten temat więcej mówią. Dlaczego te partnerstwa prywatne, publiczno-prywatne nie są magicznym rozwiązaniem? No i tutaj odpowiedzi są takie. Dlatego, że są drogie i ryzykowne, dlatego, że nie pomagają w zmniejszeniu w nierównościach, zarówno jeśli chodzi o nierówności pomiędzy płciami, jak i nierówności pomiędzy biednymi a bogatymi. Czasami nawet zwiększają ryzyko korupcji, a zmniejszają możliwość rządu czy potencjał rządu do regulowania, do wprowadzenia regulacji w interesie publicznym, bo na przykład w takim porozumieniu publiczno-prywatnym jest zapisane, że rząd nie może nałożyć nowych podatków, czy zmienić zasad rozliczania czegoś i tak dalej. No i też czasami bywają wręcz zagrożeniem dla praw człowieka, gdyż wiążą się na przykład z masowymi przesiedleniami ludności rdzennej, która mieszkała tam od pokoleń, dlatego że musi ona udostępnić miejsce na nową inwestycję. Także to też nie jest magiczne panaceum na te problemy związane z finansowaniem rozwoju.
Tutaj przedstawiam taką reklamówkę organizacji z Ameryki Łacińskiej, Latindad, które zajmuje się tymi problemami i wydaje na ten temat raporty. Tutaj znowu raport organizacji Eurodad, który też na ten temat. No więc mógłbym na ten temat, na temat krytyki różnych podejść w pomaganiu mówić jeszcze dużo, zajmuję się tym od wielu lat. Szczególnie Państwa uwagę, szczególnie chętnie zwrócę Państwa uwagę na przemyślenia Jasza Tandona, jednego z takich z ludzi nauki z krajów globalnego południa, to jest Ugandyjczyk, który wykłada na różnych uniwersytetach, również w Europie, i on w jednej ze swoich książek tak zdefiniował pomoc, że skategoryzował pomoc, zrobił taką typologię i przypisał różne kolory tym pomocom. Pomoc czerwona, oparta na ideologii, na przykład na ideologii neoliberalnej, opierającej się na konsensusie waszyngtońskim, charakteryzującej się warunkowaniem pomocy. To jest ten problem dokładnie, o którym mówiłem, omawiając przypadek Międzynarodowego Funduszu Walutowego i jego warunkowania pomocy. To znaczy, obetnijcie wydatki społeczne, obetnijcie emerytury, żeby móc spłacić wierzycielom swoje, na przykład, żeby móc spłacić wierzycielom swoje długi. Pomoc pomarańczowa, czyli pomoc jako biznes dla krajów północy oparta na pożyczkach, na których się zarabia, jako pomoc związana, to znaczy udzielamy Wam pomocy, ale pod warunkiem, że to nasze firmy dostarczą te produkty czy usługi, które są przedmiotem pomocy. To robią nie tylko Chiny, oczywiście Chiny też i są z tego bardzo dobrze znane, ale też przede wszystkim robi to od wielu lat, dziesięcioleci cały Zachód, zarówno Europa Zachodnia czy Stany Zjednoczone. Polska na szczęście o wiele mniej, chociaż też niestety to się dzieje. Pomoc żółta, pomoc taka no, wyzwoleńcza od kapitalizmu, i to jest szczególnie pomoc wojskowa i polityczna, na którą my powiedzielibyśmy często, że to nie jest pomoc, a wielu odbiorców tej pomocy powiedziałoby, że tak, to jest pomoc przeciwko na przykład neokolonializmowi. Pomoc czy zielona, czy niebieska, tutaj Tandon się nie zdecydował, ale taka, która kolor zielony kojarzący się ze środowiskiem, czy kolor niebieski kojarzący się z ONZ-em, Organizacją Narodów Zjednoczonych, czyli pomoc skoncentrowana na globalnych dobrach publicznych, czyli wspólnych dla całej ludzkości, na przykład walka ze zmianami klimatycznymi. To jest taka forma pomocy opierająca się na naszym zrozumieniu, że klimat jest naszą wspólną wartością i musimy sobie wzajemnie pomagać, żeby go chronić. I to pomoc niewiązana. I to jest pomoc bardziej bezinteresowna, którą Tandon akceptuje, i pomoc purpurowa, czyli wynikająca z solidarności, ale odwołująca się do podmiotowości krajów południa, to znaczy na przykład pomoc, która nie każe warunkować pomocy. Często związana z nagłaśnianiem problemów, wymaga tworzenia alternatyw dla dominującego obecnie modelu rozwoju czy współpracy, czy modelu współpracy międzynarodowej, czyli pomoc taka, która dąży do zmian systemowych. I taką właśnie pomoc Tandon proponuje. Jeśli ktoś z Państwa byłby bardziej zainteresowany jego poglądami, są one opisane również po polsku. Ja to zrobiłem w jednej z publikacji naszych parę lat temu. Bardzo Państwa zachęcam, na naszej stronie internetowej można ją znaleźć, Jasz Tandon tutaj po tym nazwisku można znaleźć. No i teraz przechodzę już do tego, a wobec tego, zanim pytania i odpowiedzi, a więc tego, co należy zrobić przed tym, zanim wpłacimy na biedne dzieci w Afryce. Zastanowić się, jaką rolę ma nasza pomoc, jakimi kanałami chcemy ją prowadzić i przede wszystkim, czy musi być ona na pewno finansowa. Czy na pewno chodzi o to, żeby wpłacić konkretnym ludziom na konkretny cel, czy może formą pomocy jest edukowanie ludzi na ten temat. Edukowanie nie mówię tylko w sektorze formalnym, w szkole, edukacja, ale też nieformalne. Rozmawianie ze znajomymi na temat tego, jak skonstruowany jest współczesny świat. Dlaczego kraje biedne są dalej biedne?
I co można zrobić, żeby przestały być biedne? Co można zrobić, żeby one nie potrzebowały pomocy zewnętrznej? I tutaj znowu przypominam o warunkowaniu pomocy, o unikaniu podatków przez korporacje, o kosztach obsługi zadłużenia zagranicznego, o tych problemach, które są większe niż te rozwiązania, czyli bezpośrednia pomoc od biednych, przepraszam, od bogatych, od bogatszych do biednych. I zachęcam Państwa właśnie do takiej refleksji, żeby nie tylko ostrożnie wybierać kanał czy pośrednika, którego Państwo wybierają w pomocy, ale też, żeby pomyśleć o pomaganiu długofalowo. Nie myśleć o tym tylko jednokrotnie w grudniu, ale myśleć o tym przez cały rok. I na przykład, jeśli pomagać, to pomagać regularnie, a nie tylko z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ale nie tylko pomagać swoimi pieniędzmi, nie każdy z nas ma pieniądze, ale każdy z nas może szerzyć świadomość na te tematy, niezależnie od tego, czy ma tych pieniędzy dużo, czy mało. I do tego Państwa również bardzo gorąco zachęcam. A teraz chciałbym, żebyśmy mieli te 15 minut na pytania, odpowiedzi, polemiki, na to też jestem bardzo otwarty i teraz chciałem to do tego Państwa szczególnie zaprosić. Czy można prosić o przykłady pomocy, która bardziej służy zwiększeniu dominacji czy korzyściom tych, których pomagają? Ojejku, takich przykładów jest mnóstwo. Tutaj aż zastanawiam się, który najwięcej, a może podam parę. Zwiększanie dominacji. No proszę sobie wyobrazić, że firma wydobywcza realizuje program pomocowy polegający na tym, że dostaje koncesję od jakiegoś kraju globalnego południa. Kupuje ją za bardzo małe pieniądze i wydobywa, ma gwarancję wydobycia surowców w tym kraju. Jeśli by coś się nie udało, to jest ubezpieczona od ryzyka biznesowego, dlatego że działalność pomocowa tutaj polega na tym, że jeden z europejskich państwowych banków, który ma w swoim mandacie pomoc rozwojową, gwarantuje pożyczkę dla tej firmy wydobywczej, że jeśli na przykład rząd tego kraju wycofałby się z tej koncesji na wydobycie, albo jeśli by nie pozwolił zarabiać tyle, ile ta firma pierwotnie planowała, to, że ten bank gwarantuje, że wtedy sam z własnych pieniędzy, a tak naprawdę z naszych pieniędzy, bo to są pieniądze nasze, płatników podatków w Unii Europejskiej, no to ten bank zapłaci tej firmie, żeby nie była stratna. I teraz jak służy to zwiększeniu dominacji? No wyobraźmy sobie firmę, która ma obroty większe niż produkt krajowy brutto tego kraju. Ja cały czas mówię o bardzo konkretnym przypadku. Nie chcę podawać nazwy firmy, bo znowu po co, ale podam nazwę kraju, mówię o Zambii, gdzie był taki przypadek właśnie, że ogromna firma, potentat światowy dostała koncesję i tam wydobywała surowce, mając gwarantowane dochody i gwarantowane to, że państwo jeszcze wybuduje drogi do tej kopalni, żeby lepiej można było przewozić te surowce z tej kopalni do portu nad morzem i dalej drogą statkiem, drogą wodną, żeby można było je wywozić. Czy to nie służy dominacji tego kraju, kraju bogatego, który udziela takich pożyczek? No bo proszę sobie pomyśleć, no ta firma pochodzi z kraju, który udziela pożyczki, ma dawać temu, ma generować zyski, które no w dużej mierze należą do akcjonariuszy z tego kraju.
Kopalnia jest jednym albo z największych, albo największym przedsięwzięciem gospodarczym w tym kraju. Mówię o tym kraju przyjmującym tę pomoc. Bardzo często właśnie pomoc służy, ta zwiększenie dominacji służy na przykład promocji eksportu, ale takiego, czy ekspansji ekonomicznej, czasem właśnie tak to się nazywa ekspansji, co już się trochę kojarzy z taką, no, z takim agresywnym podejściem, bo często takie podejście jest, gdzie faktycznie potem kraje, potem firmy z kraju bogatego, no, mają dominującą pozycję na rynku tego biednego kraju. Jeżdżąc po różnych krajach afrykańskich, widziałem, jakie produkty można kupić na lokalnym targu, gdzie są sprzedawane towary przetworzone, czyli te głównie towary importowane, czy w supermarketach. Tam to są produkty z krajów zachodnich. W Kamerunie widziałem produkty francuskie i belgijskie przede wszystkim. W Ugandzie widziałem produkty na przykład brytyjskie. To się nie wzięło znikąd. To właśnie tak działają te mechanizmy. Mam nadzieję, że dobrze odpowiedziałem. Jakie są przykłady legalnych przepływów z krajów biedniejszych do krajów bogatszych, które, jak zrozumiałem z prezentacji, są niekorzystne? No, legalne przepływy, no to na przykład są te spłaty odsetek od pożyczek. Inne legalne przepływy to są te, to są na przykład zakup obligacji rządu amerykańskiego, które dla krajów biedniejszych, dla rządów tych krajów są sposobem na utrzymywanie rezerw swoich. No, to są takie przykłady legalnych przepływów. Dobrze. A jeszcze pytanie, a dlaczego one są niekorzystne? Oczywiście mają one pozytywne strony, ale dlaczego są niekorzystne? No dlatego, że wyciągają gotówkę z krajów, które dramatycznie potrzebują zasobów na inwestycje w rozwój. Jeśli problemem krajów globalnego południa, bardzo częstym, jest to, że nie zarabiają na wartości dodanej, tylko eksportują surowce, towary nieprzetworzone, a ta działalność przetwórcza, która daje najwięcej, oprócz oczywiście handlu, daje najwięcej do wartości dodanej, nie może być w tych krajach realizowana, dlatego że w tych krajach po prostu nie ma już fabryk, nie ma zakładów przetwórczych, nawet nie są w stanie sprzedawać mleka w proszku do tego stopnia, no to te kraje nie są w stanie zainwestować, a wobec tego, jak nie zainwestują, to nie będą mogły czerpać potem profitów z tych inwestycji. Jakie organizacje pozarządowe w Polsce organizują skuteczną pomoc? Nie mogę dać takiego certyfikatu polskim organizacjom, bo nie mam takich kompetencji i nie badałem skuteczności tych organizacji, więc no, byłoby to krzywdzące dla wszystkich innych, jeśli jedną organizację bym nazwał, a inną nie. Natomiast mogę Państwu dać bardzo konkretne wskazówki, jak to samemu sprawdzić. Na przykład poczytać raporty roczne tych organizacji, które pokazują związek pomiędzy pieniędzmi, które wpływają do tych organizacji, a wynikami, które powstały jako efekt działania tej organizacji. Dam przykład. Jeżeli jakaś organizacja zbiera na, powiedzmy, żywienie dzieci albo na wybudowanie szpitala, na bardzo konkretny cel. I w swoim raporcie finansowym pokazuje jakąś kwotę, to proszę się zastanowić, czy ta kwota to jest taka kwota, którą należałoby zapłacić na dany cel. Proszę zobaczyć, czy w ogóle takie kwoty tam w tym raporcie finansowym się znajdują. Bo jeśli nie ma ich, no to znaczy, że organizacja z jakichś powodów nie jest wystarczająco przejrzysta. Pytanie dlaczego? Może to jest zwykłe zaniedbanie, może to jest brak takiej kultury przejrzystości, a może to jest chęć
niepokazywania wyników pracy tej organizacji. Szczególnie właśnie czytanie raportów finansowych, zadawanie pytań. Proszę zadawać pytania bezpośrednio o tym organizacjom na adres mailowy, przez media społecznościowe. Te organizacje mają obowiązek udzielania odpowiedzi. Więc o ile ja sam nie chcę, nie czuję się kompetentny, żeby dawać tutaj certyfikat konkretnej organizacji, chociaż ja sam wpłacam na różne organizacje polskie również na pomoc, to chcę Państwa zachęcić do dociekliwości i ta dociekliwość naprawdę może Państwu otworzyć oczy i pokazać, no, jak działają te organizacje. Przykład pomocy purpurowej, jakiś kolejny, konkretny podmiot, który udziela takiej pomocy. To wróćmy sobie może do tej prezentacji, żeby dla wszystkich było to jasne, co to jest tutaj ta pomoc purpurowa, czyli wynikająca z solidarności skoncentrowana na podmiotowości krajów południa, często związana z nagłaśnianiem problemów. Wymaga tworzenia alternatyw. No i dałbym jako taki przykład ruch, jubileuszowy ruch z końca lat 90. i początku lat 2000. Jubileuszowy ruch na rzecz oddłużenia krajów najuboższych. Bo o ile, na ile dobrze rozumiem to, co mówi Jasz Tandon, proszę zwrócić uwagę. Wynika ona z solidarności. Skoncentrowana jest na podmiotowości krajów południa, dlatego że umorzenie długów, jaki ma efekt? Ma taki efekt, że rządy kraju, danego kraju południa mają większe pole manewru do podmiotowego kształtowania swojej polityki. Czy oni będą bardziej inwestować w wsparcie drobnych rolników, żeby nikt w tym kraju nie cierpiał głodu? Czy będą inwestować w technologie mobilne i internetowe, bo stawiają na high-tech? Czy będą inwestować w edukację? To powinna być decyzja tego kraju, podjęta oczywiście w sposób demokratyczny, nie przy rządach dyktatorskich, tylko demokratycznych, a więc uwzględniających to, co społeczeństwo sobie myśli i na co głosuje. I teraz oddłużenie krajów globalnego południa wtedy pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 było ewidentnym, wielokrotnie powtarzanym postulatem zarówno rządów, jak i organizacji społecznych w krajach globalnego południa. Do takiego apelu przyłączyła się masa, i to mówimy naprawdę o ruchach masowych, które potrafiły zmobilizować kilkaset tysięcy ludzi na demonstracjach na rzecz umorzenia długów krajów globalnego południa. Oczywiście nie w Polsce, tylko na przykład w Europie Zachodniej, ale to jest taki bardzo konkretny przykład pomocy purpurowej i bym powiedział, że wszelkie działania, które mają na celu zmianę mechanizmów rządzących relacjami północ-południe, no bardzo często właśnie mogą być uznane za tą pomoc purpurową. A więcej, to zachęcam do lektury albo książek Jasza Tandona po angielsku, a jak ktoś woli po polsku, to do naszych opracowań, które można znaleźć na naszej stronie. Przykład sposobu unikania płacenia podatków przez korporacje, o czym można była mowa wcześniej. No proszę Państwa, ojejku, to jest temat fascynujący, dlatego że wielka jest kreatywność firm, które unikają płacenia podatków. Dam przykład, który dotyczy również polskiej firmy. Niektórzy z Państwa bardzo łatwo to rozpoznają. Firma międzynarodowa wykupuje firmę z jakiegoś kraju, na przykład z Polski, ale to też może być z jakiegoś kraju globalnego południa i udziela znaku graficznego, loga swojego tej firmie. Na przykład firma, która od dawna świadczyła usługi telekomunikacyjne w jakimś kraju, nagle zostaje wykupiona przez międzynarodową korporację i ta międzynarodowa korporacja wprowadza swój znak graficzny i nową nazwę, znaną międzynarodowo, ale nową na tym rynku. I teraz w ramach wewnętrznych transakcji finansowych pomiędzy tymi dwoma podmiotami, tą firmą polską na przykład, albo firmą z kraju biedniejszego, a głównym koncernem, firma
Firma, która została kupiona, ma obowiązek płacić ogromne opłaty za używanie znaku graficznego tej firmy, przez którą została kupiona. Dlaczego jest to unikanie płacenia podatków? Dlatego, że to jest sztuczne tworzenie kosztów tej firmy, dlatego, że jeśli jakaś firma ma płacić na przykład kilka milionów złotych za samo używanie loga, to tak naprawdę zwiększa sobie koszty, a więc zmniejsza podstawę opodatkowania. I może się okazać, że takie tak naprawdę fikcyjne płacenie za to logo, no bo jest to fikcyjne płacenie, bo pieniądze zostają w tej samej, u tego samego faktycznego właściciela, to zmniejsza podstawę opodatkowania, a więc firma ta nie musi w ogóle albo płaci o wiele mniejsze podatki. To jest jedna z wielu sztuczek. My na ten temat kiedyś prowadziliśmy szkolenia, jak to wygląda. Też w naszych publikacjach informujemy o tym, jeśli Państwo sięgną do naszych publikacji na stronie internetowej, gdzie piszemy o problemie unikania podatków, tam w jednej z publikacji dokładnie opisujemy te sposoby unikania płacenia podatków. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam do zainteresowania tymi tematami długofalowo, ponieważ zgodzili się Państwo, ci z Państwa, którzy się zgodzili na przetwarzanie danych osobowych, będziemy mieli Państwa dane kontaktowe, szczególnie mail, tak, mail w naszej bazie i będziemy Państwa informowali o kolejnych naszych webinariach. Może Państwo będą też tym zainteresowani. Serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję za Państwa czas.